Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B, a następnie wyznacz zbiory A minus B oraz B minus A. No to zaczynamy od podpunktu A. Co tutaj mamy? Najpierw oś X. To jest nasz zbiór A. Znaczy, to jest nasz podpunkt A. No i zbiór A od minus 5. Niech tu będzie minus 5 do 1. I tu mamy przedział 1. I drugi będzie od minus 2 do 4. To jest nasz zbiór B. To jest zbiór A. No i po kolei. A minus B. Czyli od zbioru A odejmujemy B. To jest to samo, co powiedzieć, że od zbioru A odejmujemy część wspólną A oraz B. Część wspólna jest tutaj. Ten obszar jest częścią wspólną. Zatem zobaczmy, jak od przedziału od minus 5 do 1 odejmę przedział od minus 2 do 4. Otrzymamy przedział od minus 5 domknięty, no do minus 2 będzie domknięty. Dlaczego? Bo minus 2 nie należy do zbioru B, zatem zostanie w zbiorze A, dlatego domykamy tutaj przedział. I w drugą stronę B minus A. Od zbioru B odejmujemy zbiór A, czyli zostanie nam tak na dobrą sprawę tylko ten obszar. Zaznaczę ten obszar na, dajmy na to na zielono. Czyli zostanie nam wszystko od jedynki, bez jedynki, bo jedynka należała do zbioru A, czyli jedynki nie mogę dać do różnicy zbiorów, do czwórki też przedział otwarty, czyli mamy cały przedział od 1 do 4, czyli odtąd dotąd. Podpunkt A mamy, podpunkt B. Zaznaczamy znowu oś liczbową. W sumie tu nie trzeba tego x pisać. Mamy zbiór A od 3 do 9, w 9 domknięty, w trójce otwarty. Zaznaczamy sobie 3, zaznaczamy sobie 9, w 9 zamalowane, w trójce otwarte, tu pod kątem, tutaj pionowo. To jest zbiór A. Zbiór B to jest od 3 domknięty, czyli zobaczmy, tym razem będzie w trójce domknięty do 7 domknięty. Tak to wygląda. Podpiszmy to jako zbiór B. No i po kolei lecimy. A odjąć B. Czyli od tego niższego zbioru odejmujemy ten taki bardziej spionizowany. Zobacz, jak odejmiemy. No to tak naprawdę to jest A odjąć część wspólna A, B. A częścią wspólną jest, powiedzmy, ten obszar. Jak zabiorę ten obszar od trójki do siódemki, to zobaczmy, co nam zostanie. Zostanie nam po prostu od siódemki do dziewiątki, czyli ten obszar. Czyli zapisujemy to w ten sposób. W siódemce otwarty nawias, w dziewiątce domknięty. Dlaczego w siódemce otwarty? No bo siódemka należy do zbioru B. Zatem jak odejmujemy zbiór B, to zabieramy również siódemkę. Czyli w siódemce zostaje kółko otwarte. I w drugą stronę B minus A, czyli od tego zbioru. Odejmujemy zbiór A. No i zobaczmy, że odejmiemy prawie wszystko poza jednym elementem, poza trójką. Trójka należy do B, nie należy do A. Poza trójką wszystkie elementy należące do B należą do A. Czyli odejmując od B A, to jest jakby odjąć od B część wspólną, a nasza część wspólna to jest całe B poza trójką. I to jest całe B z wykluczeniem trójki. Czyli jak od B odejmiemy, czyli zobaczmy, nawet jak tak działając na wyrażeniu algebraicznym, B minus 3. B odjąć B się skraca, minus minus 3 zostaje po prostu zbiór z elementem 3. Zostaje nam tylko ta trójeczka. Czyli różnica zbioru B minus A to jest 3. Podpunkt C. Zaznaczamy przedziały. Niech będzie 2. Tu niech będzie 2. Teraz od pierwiastka z 2 do plus nieskończoności. Pierwiastek z 2 domknięty przedział do plus nieskończoności. No i to jest nasz zbiór B. A tutaj mamy A. No i po kolei.
po kolei lecimy. A minus B od zbioru A odejmuje B, czy odejmuje wszystko od pierwiastka z dwóch prawostronnych, czyli odejmuje tylko tę część wspólną. Czyli zostanie nam po prostu od minus nieskończoności do pierwiastka z dwóch kółko otwarte, ponieważ pierwiastek z dwóch należy do zbioru B, czyli nie może należeć do różnicy zbiorów. Bo odejmując B, odjęliśmy też ten pierwiastek z dwóch. No i w drugą stronę, jak od B odejmujemy A, czyli od tego obszaru zabieramy cały obszar A, czyli zabieramy tylko część wspólną, czyli zapiszmy, że to jest B odjąć część wspólną. No i zostaje nam wszystko od dwójki w prawą stronę. Zostaje nam wszystko od dwójki w prawą stronę. No i podpunkt D zaznaczamy sobie na osi. Od minus 2 do 6, minus 2, 6, minus 2 i w 6 kółko otwarte i przedział od 1 do 3. Tak jak teraz patrzę na to, to za malutki rysunek. Powiększmy ten przedział, tu niech będzie minus 2, tu niech będzie 6, tutaj kółko otwarte, w 6 też kółko otwarte i to będzie zbiór A. A zbiór B tym razem damy taki mniejszy. Niech tutaj jest 1. Niech tutaj będzie 3. W jedynce kółko otwarte. W trójce zamalowane. Mamy przedział od 1 do 3. No i teraz lecimy. A odjąć B. Od zbioru A odejmujemy zbiór B. Ten B to jest tutaj. To zobaczmy. Zabieramy część wspólną, czyli zabieramy całe B. Zabieramy całe B, czyli zostanie nam obszar od minus 2 do 1, włącznie z 1. Dlaczego? Bo 1 nie należała do B, zatem zostanie w zbiorze A. Suma i teraz od trójki otwarte do szóstki otwarte. Dlaczego w trójce otwarte? No trójka należy do zbioru B, zatem nie może należeć do A minus B, bo odejmując B zabraliśmy też trójkę z tego zbioru. Od 3 do 6. To jest nasze A minus B. Teraz B minus A. B minus A, czyli od tego malutkiego zbioru odejmujemy cały zbiór A. Czyli to jest B odjąć część wspólną. A część wspólna pokrywa się z B. Część wspólna A i B to jest po prostu B. B minus B jest zbiorem pustym.